Salve a tutti. Ponieważ przyimki wciąż sprawiają kłopoty, postaram się krótko pokazać, po co te prepozycjoni w ogóle są, czemu one służą, jaka jest ich rola. Popatrzmy. Parto Venezia. Parto Venezia. Te dwa słowa to nie jest zdanie. Są pozbawione kompletnie sensu jako zdanie. Jest to po prostu zbiór dwóch słów. Parto i io parto od partire, czyli odjeżdżać, wyjeżdżać. No i Wenecja. Mogą uzyskać sens jako zdanie jedynie dzięki na przykład takim prepozycjoni. Parto per Venezia. Wyjeżdżam, odjeżdżam do Wenecji. Prepozycjone per. Parto per Venezia. Niżej parto da Venezia. Parto da Venezia. Wyjeżdżam, odjeżdżam z Wenecji. A zatem jedno małe słówko zmienia diametralnie sens i nadaje w ogóle sens zdaniu. Kolejny przykład. Mi siedo il tavolo. Zestawienie słów nie stanowi zdania, bo nie ma żadnego sensu. Mi siedo il tavolo. Mi siedo, siadam, siadam sobie. Il tavolo, stół. Bez sensu. Poniżej. Mi siedo al tavolo. Siadam przy stole. Mi siedo al tavolo. I niżej. Mi siedo sul tavolo. Mi siedo sul tavolo. Siadam na stole. Utworzyliśmy dwa zdania sensowne tylko dlatego, że dodaliśmy prepozycjoni, przyimki, ale każde z tych zdań ma inny sens za sprawą przyimków. Al tavolo, przy stole. Sul tavolo, na stole. Inny przyimek, inny sens zdania. I dalej. Andiamo pizzeria. Idziemy pizzeria. Bez sensu. I poniżej. Andiamo in pizzeria. Andiamo in pizzeria. Idziemy do pizzerii. Przyimek in nadaje sens tym dwóm wyrazom zestawionym razem. Tworzy całe zdanie. I kolejne zestawienie wyrazów, trochę bez sensu. Mangiamo una pizzeria il centro. Jemy pizzeria centrum. A więc utwórzmy sensowne zdanie. Mangiamo in una pizzeria del centro. Mangiamo in una pizzeria del centro. Prepozycjone in. Jemy w jakiejś pizzerii w centrum. Mangiamo in una pizzeria del centro. Prepozycjone di. Stworzyło nam się sensowne zdanie. Dalej. Andiamo la pizzeria Pino. Idziemy pizzeria Pino. I zdanie. Andiamo alla pizzeria da Pino. Andiamo alla pizzeria da Pino. Idziemy do pizzerii u Pina. Da Pino. Jak wyglądają tutaj przyimki? Otóż. In pizzeria, in una pizzeria, alla pizzeria da Pino. Na razie powiedzmy tylko, że pizzeria, rzeczownik, występuje albo z rodzajnikiem, albo bez rodzajnika. Na górze brak jest rodzajnika, a więc in pizzeria. Pod spodem mamy rodzajnik nieokreślony. In una pizzeria, in plus una pizzeria. Przyimek nie łączy się z rodzajnikiem nieokreślonym. I na dole alla pizzeria, przyimek a plus la, rodzajnik określony, daje nam alla. Alla pizzeria. I ostatni przykład. Abitare con stile. Mieszkać stylowo. Con stile. Poniżej. Un bel esempio di uno stile innovativo e moderno. Un bel esempio di uno stile innovativo e moderno. Dobry przykład stylu innowacyjnego i nowoczesnego. A więc di uno stile. I na dole le origini dello stile gotico. Pochodzenie, źródła stylu gotyckiego. Dello stile. Con stile, ewentualnie di stile, brak rodzajnika. Di uno stile, przyimek di plus uno, rodzajnik nieokreślony, uno stile, i przyimek pozostaje w formie prostej. Dello stile, przyimek di plus rodzajnik określony, lo, lo stile, daje nam dello, di plus lo, dello. Di uno stile. Di plus uno. In una pizzeria.
in plus una. Przyimek nie łączy się z rodzajnikiem nieokreślonym. Dello stile. Di plus lo dello. Alla pizzeria. A plus la alla. O przyimkach powstał już nie jeden film. Sprawdźcie w opisie tego filmu. 5 minut na prepozycjoni to za mało. Jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzach. Zapraszam też na stronę włoskiodzera.pl. Teraz to wszystko. Grazie. A presto. Ciao.